W sumie przypadkowo w naszej redakcji znalazł się Seat Leon FR, wersja 3-drzwiowa. Co prawda testowaliśmy już wersję 5-drzwiową hatchback, jak również wersję ST Kombi, ale i tym modelem nie pogardziliśmy. Dlaczego? Dlatego, że został wyposażony w bardzo ciekawy pakiet stylistyczny, który charakteryzuje się czarnymi felgami, czarnym dachem i innymi zderzakami. To wszystko daje taką całkiem fajną, spójną całość, jeszcze podkreśloną czerwonym lakierem. Oczywiście nie będziemy tu robić pełnego testu, bo wiele elementów już mieliśmy okazję zrobić na innych modelach wcześniej testowanych, więc teraz skupimy się tylko na różnicach. Zapraszam. Nasz testowy Seat Leon jest wyposażony, tak jak wspomniałem na początku, w dodatkowy pakiet stylistyczny, który się składa z wielu elementów. Mamy tu czarne felgi, mamy zmieniony zderzak z przodu, zderzak z tyłu również jest zmieniony, do tego mamy tam potężny dyfuzor, który przywodzi mi na myśl ten z Audi RS6 niemalże. Ten czarny lakier na felgach koresponduje z czernią na dachu. Mamy tu co prawda tylko fragment czarny, ale jednak z tej perspektywy patrząc z przodu wydaje się, że czarny jest cały dach. Mamy tu czarną szybę na panoramicznym oknie dachowym plus czarną szklaną ramkę naokoło. Efekt jest taki, że ta czerń jest na górze, jest na dole i to wszystko nieźle się skrywa. Dodajmy do tego powiększoną lotkę i inne takie nieco bardziej wydatne progi i mamy spójną całość i auto, które wygląda bardzo atrakcyjnie. Oczywiście możemy dyskutować, czy czarne felgi są dość praktyczne, bo jeśli jeździmy po zakurzonej drodze, to wcześniej czy później, a raczej wcześniej będziemy musieli wysiąść i je przetrzeć, odkurzyć, bo zbierają kurz jak szalone i to psuje efekt jakby całkowity, ale to oczywiście nie jest wada Seata, tylko po prostu tego, że na czarnych felgach widać wszystko od razu. Ten pakiet stylistyczny, który jest w tej testówce, jest względną nowością. Odbierając ten samochód w salonie, dowiedzieliśmy się, że jeszcze nikt z klientów na niego się nie zdecydował, a kiedy zadzwoniłem do Poznania i zapytałem dlaczego, okazało się, że dilerzy sami nie wiedzą o jego istnieniu, bo to jest nowość. No więc donosimy uprzejmie, że można takie cudo kupić. Pod maską naszego testowego Leona znajduje się silnik 1.8 TSI o mocy w tej chwili 181 konia. Mamy tu jeszcze jednego konia w tle. Natomiast nie wiem, jaki ten koń ma moment obrotowy. Może dodał coś też od siebie do naszych 250 Nm. W każdym razie parametry tego silnika już mieliśmy okazję Wam przedstawić. Może warto skupić się tylko na różnicach w stosunku do innych wersji nadwoziowych. I tak okazuje się, że prędkość maksymalna właściwie się niczym nie różni pomiędzy wersją hatchback czy wersją kombi. Natomiast różni się prędkość maksymalna. Okazuje się, że ta wersja przez to, że jest delikatnie lżejsza o parę dziesiąt czy kilkadziesiąt centymetrów, przepraszam, kilogramów, to ona jest szybsza o 0,3 sekundy szybsza od wersji hatchback i o całe pół sekundy szybsza od wersji kombi. Producent klaruje przyspieszenie na poziomie 7,2 sekundy, natomiast nasze pomiary pokazały wynik 7,3, czyli prawie tyle, ile obiecują. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 5 litrów w trasie i na poziomie 7 litrów w mieście. Ja wczoraj jadąc tym samochodem z Warszawy do Krakowa, 3 osoby na pokładzie, pełny bagażnik, jadąc ekspresówkami, przejeżdżając przez miasta, uzyskałem wynik 5,9, więc wydaje się, że jest całkiem rozsądny jak na samochód z mocnym silnikiem. Zresztą miałem w baku jeszcze 3/4 paliwa, kiedy dojechałem do Krakowa, a paliwa w baku mieści się tak jak w innych wersjach nadwoziowych, czyli 50 litrów. W mieście natomiast uzyskamy spalanie między 8 a 9 litrów, w zależności od tego, jaką ciężką mamy nogę. Robiłem już test dwumetrowca na przykładzie wersji 5-drzwiowej, na przykładzie wersji kombi, a teraz sprawdźmy, jak to wygląda w coupé. Patrząc na dane techniczne, coupé jest o 11 mm niższe od kombi i o 10 mm niższe od wersji 5-drzwiowej, natomiast w praktyce nie czuć tej różnicy. Ja dotykam delikatnie tutaj włosami już pod sufitki, ale tu pamiętajcie, tu mamy jeszcze okno dachowe, które też zabiera parę centymetrów, ale i tak głowa do podsufitki nie sięga, więc nawet wysoki kierowca może śmiało wersję coupé, wersję 3-drzwiową kupować. Natomiast pamiętajcie o tym, że z tyłu miejsca jest już znacznie mniej. Po zajęciu miejsca wiadomo, że tutaj trzeba się nagimnastykować, żeby się zmieścić. Spotyka nas problem, który jest dosyć częsty. W wielu samochodach jest tak, że fotel kierowcy po złożeniu rozkłada się dopiero jak dojedzie do końca
końca do swojego najdalszego ustawienia, a więc po jego rozłożeniu ja tutaj zbyt wiele miejsca nie mam, ale też fotel jest za bardzo odsunięty. On poza tym zgubił tą swoją pozycję ustawioną przez kierowcę, więc teraz Mateusz, ja Cię poproszę o przesunięcie tego do przodu, o tak, o parę. No. I teraz muszę powiedzieć, że na nogi miejsce jest zupełnie pod dostatkiem. Tutaj naprawdę jeszcze trochę miejsca zostało. Natomiast nad głową jest tak, że no cóż, no nie mogę się wyprostować. Więc tak jak mówiłem, mamy tu 12 mm mniej niż w wersji kombi. Także wysokie osoby z tyłu raczej się nie zmieszczą. Pojemność bagażnika w wersji 3-drzwiowej jest taka sama jak w wersji 5-drzwiowej, czyli 380 litrów. Przypomnę dla porównania, jeśli kupimy wersję ST kombi, to dostaniemy 587 litrów, a więc znacznie, znacznie więcej. Natomiast ciekawostką jest to, że maksymalna ładowność w wersji 3-drzwiowej jest większa niż 5-drzwiowej, o 7 litrów większa i wynosi 853 kg, a wynika to z tego, że masa własna tego auta jest niższa od wersji 5-drzwiowej. Leonem z silnikiem 1.8 TSI 180 koni jeździłem już parokrotnie, za każdym razem dzieliłem się z Wami samymi pozytywnymi wrażeniami z jazdy, tak więc teraz na dobrą sprawę nie mam zbyt wiele do dodania. Mogę tylko powiedzieć, że wersja 3-drzwiowa jest lżejsza, a więc jest szybsza, mniej pali i lepiej skręca. I z tego wszystkiego subiektywnie odczuwam najbardziej to, że jest lepsza w zakrętach. Rzeczywiście jak zacieśniamy zakręt, jak dodajemy gazu w zakręcie, to tylna oś zachowuje się niesamowicie stabilnie, w zasadzie jedzie jak po szynach dokładnie torem jazdy przedniej osi, nic się tam z tyłu nie dzieje niepokojącego, więc od strony jazdy w zakręcie 3-drzwiówka wydaje mi się, że jest delikatnie lepsza od 5-drzwiowej. Natomiast jeśli chodzi o przyspieszenia, ja wiem, że Driftbox wykazał tam parę dziesiątych różnicy do setki, ale tak subiektywnie tego za bardzo nie czuć, więc można by powiedzieć, że wrażenia z jazdy są dosyć zbliżone, z tym, że ze wskazaniem na wersję 3-drzwiową, kiedy chcemy dodać gazu w zakrętu, a w zakręcie albo odjąć gazu w zakręcie. W obu przypadkach 3-drzwiówka będzie się zachowywała zupełnie przewidywalnie i neutralnie. Dodam jeszcze, że samochód jest wyposażony w DSG i myślałem o tym, że sprawdzę przy okazji, czy samochód wyposażony właśnie w automatyczną skrzynię biegów zatrzyma się jadąc na aktywnym tempomacie do zera, tak jak ostatnio w moim teście wyszło, że niestety z manualną skrzynią biegów Seat Leon kazał mi przejąć prowadzenie przy tam kilkunastu kilometrach na godzinę, więc nie dojechał do zera na aktywnym tempomacie. No ale niestety ten nasz testowy samochód ma co prawda DSG, ale nie ma aktywnego tempomatu, więc poczekamy z nagraniem filmu sprawdzającego kombinację aktywny tempomat plus DSG w Seacie, czy Seat będzie się zatrzymywał do zera bez konieczności interwencji kierowcy. Widoczności z przodu nie będę omawiał, bo to jest dokładnie to samo co w wersjach 5-drzwiowych i kombi. Natomiast popatrzcie, z tyłu słupek C nie jest jakoś nadmiernie gruby. Jedyna uwaga jest tak naprawdę do tylnej szyby, która jest pochylona dosyć mocno i może sprawiać pewne trudności przy cofaniu. Kiedy załączymy bieg wsteczny, to odzywają się oczywiście czujniki parkowania, ale tu nie mamy kamery. Mamy za to taki dosyć ładny ślad, jakby dokąd samochód zmierza. Proszę bardzo, to się tak ładnie wygina. Kiedy włączymy zresztą do przodu, to widać, że proszę bardzo, to się wygina. Nie wiem, czy to coś widać. Widać. No i podjeżdżamy teraz do Volvo. Tak to wygląda w lusterku jednym. Tak to wygląda w lusterku drugim. Słychać, że mamy już tą przeszkodę wykrytą w czujnikach. Podjeżdżamy bliżej i... No i sygnał ciągły. Z ciekawości zobaczmy, ile zostało w rzeczywistości. No, zostało jeszcze spokojnie ze 40 cm czy 30, więc myślę, że zaparkowaliśmy zupełnie bezpiecznie. Wyciszenie na postoju.
44,7. Ceny Seata Leona w wersji 3-drzwiowej zaczynają się od 53 500 zł i to jest cena za wersję z silnikiem 1.2 TSI 86 koni z 5-biegową manualną skrzynią biegów i w wersji wyposażenia Entry. Jeśli zechcemy kupić najtańszego diesla, to zapłacimy 61 500 zł również z 5-biegowym manualem w wersji Entry. Natomiast jeśli zechcemy kupić wersję FR, to dostaniemy już mocniejszy silnik, bo 1.4 TSI 125 koni i 6-biegową skrzynię manualną, natomiast cena będzie już trochę inna, bo będzie dokładnie 75 900 zł. Oczywiście do tego możemy jeszcze dokupić parę dodatków, tak jak choćby pakiet stylistyczny, który widzimy na samochodzie przede mną, i wtedy musimy za niego dopłacić około 12 tysięcy złotych, to naprawdę nie jest tanie. Możemy też dokupić skórzane fotele za około 6 tysięcy złotych, więc elementów, które mogą podwyższać cenę, jest całkiem sporo, a pamiętajcie, że startować wcale nie musimy od ceny 76 tysięcy złotych, dlatego że jeśli zechcemy kupić to auto z topowym silnikiem 2.0 TDI o mocy 184 koni mechanicznych, to odliczanie zaczniemy od 105 tysięcy złotych. Wersja 3-drzwiowa Seata Leona jest odrobinę szybsza, jest odrobinę tańsza, jest odrobinę bardziej ekonomiczna i jest odrobinę ładniejsza. No właśnie, tylko odrobinę ładniejsza, a oferuje jednak dużo gorszy dostęp do tylnej kanapy i zauważalnie mniej miejsca na tylnej kanapie. Gdybyśmy dzisiaj testowali Opla Astra, które w wersji 3-drzwiowej wygląda zupełnie inaczej i naprawdę rzuca na kolana i wszystkie niewygody wersji 3-drzwiowej w tym momencie są totalnie kasowane przez jej inny wygląd, to ja bym się ani chwili nie zastanawiał i szedłbym w kierunku wersji 3-drzwiowej. Natomiast w przypadku 3-drzwiowego Leona, który musi konkurować niejako wewnętrznie z wersją 5-drzwiową, ja bym się zatrzymał na wersji właśnie 5-drzwiowej, dlatego że wygląda prawie tak samo, niewiele gorzej, a jednak oferuje dużo bardziej praktyczne wnętrze.